Dobry wieczór, magazyn sportów walki w Champion Sport Bar w hotelu Marriott. Ze mną Mariusz Serafin. Ewa Brodnicka. A z nami gość, można powiedzieć, specjalny Zbigniew Raubo. Dzisiaj powspominamy również Andrzeja Gmitruka, który zmarł 20 listopada. Dla całego środowiska pięściarskiego, jak nie tylko dla osób, które gdzieś widziały Andrzeja w telewizji, był to ogromny szok. No i chcielibyśmy dzisiaj troszkę powspominać, tak, powspominać. Pokazać, jakim Andrzej był człowiekiem, na samym początku swojej drogi trenerskiej, jak stawiał pierwsze kroki w Legia Warszawa, dlatego jest też z nami Zbigniew Raubo. Kto jak nie on będzie pamiętał te czasy, tak? Dobrze pamiętam Andrzeja z treningów. Zbyszek, pierwsze spotkanie. Pamiętasz z Andrzejem Gmitrukiem? Pamiętam. Było to w Cetniewie w 1975 roku. Było zgrupowanie kadry juniorów, które prowadził trener Dariusz Duriasz. I na to zgrupowanie, chyba w pierwszym czy w drugim dniu, trener Duriasz mówi: zbiórkę. Każdy w szeregu stoi taki małolat gdzieś z boku i Tadziu Zagrodny. On był z Głuchoła, czy z Odry Opole, nieba z Głuchoła. I tak patrzy na tego małolata i wyskakuje: stawaj w bucie tam po swojemu. I później się wtrącił trener Duriasz i powiedział: przepraszam bardzo, to jest trener, który uczy się zawodu trenerskiego, i Tadziu później... Zreflektował się troszkę. No ciężko się nie było. Tylko, że trener Gmitruk wyglądał bardzo młodo, bo to on miał chyba w ten czas 23 lata, myśmy mieli po 18, także takiej nie było jakiejś przepaści. Trener Gmitruk młodo wyglądał i także Tadziu na dzień dobry się naraził późniejszemu trenerowi kadry, bo trener Duriasz został zaraz po... W 1976 roku już był trenerem kadry tej młodzieżowej, no a później już cały szereg po kolei to było, także to było pierwsze. I na tym zgrupowaniu na pewno był Paweł i Grzesiek III, na pewno był Kaziu Adak, na pewno był Krzysiek Kikowski, nie? To była ta z tej ekipy długo boksujących, nie? Bo dużo zawodników poodpadało, ale na pewno były Pawły i Pawły Grześki i Kaziu Adak, nie? I jakim był w tych pierwszych relacjach? Jakiego go pamiętacie wtedy, w tamtych czasach? Na pewno młodego. Wiemy, że był młody, tak, ale czym zaskarbił sobie wasze zaufanie wtedy? No bo 23-letni chłopak nie jest w stanie jakby od razu... Zaskarbić sobie nie, chyba więcej miał, tak. No okej, okay, ale generalnie... On był na piątym roku chyba studiów, nie? Na AWF-ie studiował. Z tego, co mnie tam głosy dochodzą, najlepszym studentem był na roku. Także... To ciekawostka, ja o tym nie wiedziałam. Tak, tak. Miał ten. I czym się wyróżniał? Po pierwsze, był pod skrzydłami wielkich trenerów, bo specjalizację w boksu robił nie u kogo innego, jak wielkiego, wspaniałego doktora Wiktora Nowaka. Trenera, który w Katowicach na Mistrzostwach Europy zdobył dwa tytuły mistrza Europy biegalski i rutkowski. Rysiu Tomczyk brązowy i Jacek Kucharczyk był brązowy. Następnie, jak trener Gmitruk przejął młodzieżową kadrę, to zaraz w następnym roku padł pod skrzydła trenera Niedźwieckiego i przyszedł do Legii Warszawa. Do współpracy trener Gmitruk, ja powiem, nie dobierał sobie kolesi, kolegów, tylko dobierał sobie jego, zawsze takimi mentorami był. Nieodżałowany Antoni Zygmunt, Tadeusz Walasek, Michał Szczepan, trener Okrój i te cała ta plejada gwiazd tego boksu lat 60-70, to byli później nauczyciele trenera Gmitruka.
i w zasadzie trener Gmitruk samodzielnie, bez takiej pomocy trenerów, tych doskonałych, tych wspaniałych trenerów, bo te nazwiska, co wymieniałem, nie można inaczej określić. Nie trenera Balaska, trenera Zygmunta, trenera Szczepana, to nie można inaczej określenia użyć, tylko jak wspaniali i ten szacunek tego wszystkiego brał się, że trener Gmitruk, nigdy nie boksujący, miał trzy walki, ja powtarzam, z tego co wiem, co mi Darek Kowalak kiedyś mówił, stoczył trzy walki, wszystkie trzy przegrał i poszedł po rozum do głowy, że lepiej być trenerem, łatwiej być trenerem niż zawodnikiem i chyba dobrze zrobił, bo nie wiadomo co by było, gdyby, nie? I później pamiętam trenera Gmitruka, jak przyszedł do Legii, to nie wstydził się zostawać po treningach, gdzie prowadził trener Niedźwiecki, trener Kaczyński, że zostawać z zawodnikami. Wiem, jak tłumaczył mu Janek Gortat, tłumaczył mu, uczył go Bogdan Gajda. Mnie się pytał, mimo tego, czyli że... Czyli chętnie dzielił się, jakby próbował wyciągnąć też tą wiedzę od nie, zawodników. Nie, nie dzielił się, bo na razie nie miał wyciągać, czemu. Wyciągać. Łapał tą wiedzę, tak, trenął ją po tak, prostu. I trener Gmitruk, nigdy nie boksujący, naprawdę. Później po jakimś czasie, jak podstawowy trening dla mnie jest kolumna ćwiczebna, bo to jest tamtych lat, to trener Gmitruk prowadził to doskonale. Naprawdę chłopak nieboksujący tak poprawny, tak miał zachowaną poprawność ruchu, nogi, ręce, biodra, wszystko, że to... Czyli w czym tkwił ten fenomen? On nie boksował, ale doskonale zrozumiał technikę. Był najlepszym studentem na AWF-ie. Ale miał AWF-ie. To co ja powtarzam, to on miał doskonałych nauczycieli. I on się chciał tego nauczyć i się nauczyć. I on później pokazywał. Nie pierwszy debiut, jeszcze miał wymarzony debiut, bo jako grupa młodzieżowa pojechaliśmy na Kubę. No ja akurat tam się nie mam czym chwalić na tym wyjeździe, bo tam biały Kubańczyk mną pozamiatał matę, nie? Tam chcieli go chyba zdyskwalifikować, czemu tak Zbysia bił, nie? Ale nie, jednak dali mu wygrać. I tam Paweł Skrzyż zrobił rewelacyjną robotę, bo wygrał trzy walki, pokonał dwóch Kubańczyków, nie? To był Janusz Czerniszewski był trzeci. I chyba tam nie było następnego medalu. To pokazało, jak ten młody Gmitruk z młodą drużyną, z młodymi chłopakami, tam różnica między nami jest 6 lat. Nie, to trener Gmitruk w ten czas, jak widziałem, to miałem 18, trener miał 6, 24. Mhm. Bo jest 6 lat różnicy. Także i bardzo... A to jest ten klucz do sukcesu? Właśnie to, że się dobrze z wami rozumiał, bo byliście w podobnym wieku? Nie. Bo no jak, no to dobra, on był ode mnie starszy, trener Gmitruk był ode mnie starszy o 6 lat. Ale był młodszy o 3 lata od Janusza Gortata i też się doskonale rozumieli. Czyli ten wiek w ogóle jakby nie grał tutaj najmniejszej był roli. Był trenerem Kaziu Szczerba, Boguś Gajda, Kaziu Przybylski, Mirek Wawrzyniak. Ale jaki on miał charakter, jak na sali treningował? Bardziej kumplem, czy bardziej wymagał? Po pierwsze rola... Czym się charakteryzował? Ja powiem tak. Ja akurat trafiłem na wspaniałe czasy, wspaniałych trenerów, wspaniałych działaczy wszystkich. I rola zawodnika sprowadzała się do tego, być zawodnikiem, nie? Dzisiaj zawodnik chce być wszystkim, chce być, aby tylko nie kucharką i nie sprzątaczką, ale fizjologiem, psychologiem, wszystko jest mądrzejszy. Każdy, większość zawodników jest mądrzejsza od trenera, nie? Zawodnik był od tego, żeby słuchać trenera, a nie patrzeć, czy on ma 15 lat, czy on ma 80 lat. Pojęcie starszy trener, gdzie to dzisiaj... A ten to trener to stary, on się nie nadaje, trzeba stawiać na młodzież. Kiedyś to było nie do pomyślenia, nie? A to, że trener Gmitruk poza salą był kolegą, był kumplem, ale na sali był trenerem. I myśmy o tym wiedzieli, wszyscy zawodnicy, czy to była grupa młodzieżowa, czy to była grupa juniorów, czy to była Legia Warszawa, czy to była reprezentacja, bo trener Gmitruk, ja akurat miałem to szczęście, że od tego 75 roku... Powołał cię do reprezentacji, tak? Nie, powołał mnie trener Duriasz. Uh-huh. A trener Gmitruk przyjechał jako... Pierwsze zgrupowania trenera Gmitruka się sprowadzały do tego, że przygotować ring, przygotować... Zaczynał tak, jak
każdy, to co ja robiłem na gwardii, pomagałem trenerowi, siedziałem, byłem takim przynieś, wynieś, wielkiego trenera Michała Szczepana. Ja zaczynałem trenerkę, bawić się w trenerkę, ja musiałem czekać, aż trener Szczepan mi pozwoli poprowadzić rozgrzebkę, to, ja się miałem przyglądać i później ja to przejąłem. Znaczy to nie było tak, że przyszedł, no bo tu masz grupę, nie, trener Szczepan, ja byłem rok pod skrzydłami trenera. A teraz jest łatwiej zostać trenerem? Kiedyś była tak jakby taka praktyka? Ja powiem tak, ja żeby zostać trenerem pierwszej klasy, musiałem 2 lata zrobić kurs instruktorski, 2 lata trenera drugiej klasy, 2 lata trenera pierwszej klasy i pokazać tytuł magistra i mieć jeszcze jakiekolwiek osiągnięcia sportowe. A teraz jak to wygląda? Nie wiem, bo teraz nie wiem, no bo ja robiłem kilka lat temu, nie wiem, kiedyś tam, magistrem jestem 10 lat, to 10 lat temu, nie? I tak to było. I to, co ja mówię, ja wchodząc na salę do trenera Szczepana, ja byłem dumny z tego, że mogę być jego pomagierem. Trener mi przynieść kawę lub herbatę. Ja to robiłem i to z wielkim szacunkiem do trenera. Z trenerem Michałem Szczepanem byłem na Mistrzostwach Świata w Belgradzie. Trener Michał Szczepan to był trener Pawła Skrzycza, Grześka Skrzycza, wielkiego, wielkiego Jerzego Rybickiego, Jacka Kucharczyka, nie? To co ja taki młody, mimo że tam coś boksowałem, to co ja mogłem powiedzieć, byłem zwykłym instruktorem, nie? A sprowadził mnie do Legii wielki, wspaniały trener Hubert Okluj, nie? I trener powiedział, dobra, pójdziesz tu, do trenera Szczepana mnie te zaprowadził i to się tak odbywało. I taką podobną rolę spełniał trener Gmitrów, nie? Jak pomagał jednemu trenerowi, drugiemu, trzeciemu i później to wszystko przejął sam i był przygotowany. I też za sobą brał tych swoich nauczycieli, tych ludzi, których się uczył, nie? A trener Balasek, trener Baraniecki, starszy od trenera Gmitruka, cały czas się gdzieś tam kręcił, nie? Andrzej Gmitruk się mocno, dobrze zaaklimatyzował na Legii, no bo 6 razy zdobyliście tytuł mistrza Polski. Tak. Więc to nie był przypadek, to jest była ciężka praca i trenera, i was, i ta dobra, jakby te dobre fluidy, które między wami działały. No, drużyna, ta złota drużyna, dwunastu różnych charakterów, w różnym wieku, bo Janusz Gorta, 48 rocznik, ja 57, później młodszy był Krzysiek Kosedowski, młodszy Keniu Petryk, później młodszy Darek Kosedowski i tam też, ten trener też się musiał poruszać wśród ludzi, gdzie było 16-17 lat różnicy, to też nie jest tak łatwe. Wiadoma rzecz, że dzisiaj przychodzi młody do kadry i tam wszystkich, ej ty słuchaj, prawny, kiedyś tak nie było, kiedyś przyjeżdżałem, ja dam wam przykład swój, boksuję z Heniem Średnickim, nieżyjącym Heniem Średnickim w Poznaniu w 76 roku, w półfinale mistrzostw, ja po walce idę, przegrałem, tam sędzia przerwał walkę w drugiej rundzie, ale bez liczenia stało się i ten. Ja po walce idę dziękować panu Heniowi. Panie Heniu, ja dziękuję. Co robi Heniu? Słuchaj, małolat, chodź tu, ten. I porozmawialiśmy i dopiero się mi przyszedł. Możesz mi mówić Heniek. 2 lata różnicy. 2 lata, ale szacunek. Heniu już był aktualnym mistrzem Polski. Dzisiaj tego nie ma. I to ten szacunek, że to był trener Gmitruk. To nie był Andrzej, to nie był Pranek, to był trener. I myśmy wszyscy o tym wiedzieli. Nam nikomu na myśl by nie przyszło powiedzieć, ty słuchaj, Andrzej.
dobre dało wskazówki na różniku. Tak wielu pięściarzy właśnie wspomina i wypowiada się Andrzeju Gmitruku, że daje świetną, wymyśla świetną taktykę i takie drobne podpowiedzi w ringu jakby robiły całą robotę i można było wygrać walkę. O ile na początku trenerskiej kariery trenera Gmitruka, gdzie nie za bardzo jeszcze mógł udzielać tych fajnych, to miał w narożniku trenera Niedźwiedzkiego, miał w narożniku trenera Kaczyńskiego. Czyli cały czas podpatrywał. Ale słuchajcie, czytania walk się nie da... Spokojnie, no. Podpowiadał trener Kaczyński, podpowiadał no tak. I trener Gmitruk umiał to czytać, co później w danej chwili, w danym momencie. Okay. Ja pamiętam jak... Nauczył się czytać walki. No i ja pamiętam, ten nieszczęsny, pamiętam i tam później nie pamiętałem, jak... Pamiętam, że mi krzyczy w Szczecinie, weź te ręce, ja sobie tak w duch zon tam pierwszy mnie tu nie idzie. I obudziłem się w szatni, nie? I później... Mówił, weź te ręce do góry. Tak. Trener nie brał rąk do góry i obudził się trener. Nie, a ja sobie tak myślałem, co on tam może wiedzieć, nie? I już później, naprawdę do końca kariery, trener Gmitruk nie musiał mi krzyczeć, że mam te ręce, bo ja się przekonałem, że on miał rację. Co on może wiedzieć? On wiedział, nie? I szkoda, że to... się musiał trener o tym przekonać w tak brutalny sposób. Ale teraz wiem. Taka ciekawostka, no. Takie podchwytliwe pytanie. Trener Gmitruk podobno był oficerem wojska. Widziałeś go kiedyś w mundurze? No pewnie. A przy jakich okazjach? Ale bo to akurat było tak, że jak zdobywaliśmy tytuły, to okazyjnie na fajne spotkania imprezy. Z szefem, imprezy, zakładaliśmy mundury i ten Gmitruk parę razy założył mundur, ja też miałem mundur i się tego nie wstydzę, byłem żołnierzem w Legii Warszawa, skończyłem jako starszy sierżant, ten Gmitruk jako, że był po studiach, nie wiem czy dostał kapitana, na pewno był porucznikiem, także to myślę, że się trzeba chwalić, nie ma się czego wstydzić. Nie, bo kiedyś było tak, że studenci szli do szkoły oficerów rezerwy i po 3-miesięcznym szkoleniu zostawali podporucznika rezerwy, no tak, a trener Gmitruk został porucznikiem normalnie, regulaminowo, urzędowo i także mundury były. To jeszcze chciałem przypomnieć igrzyska. Wtedy były czasy zimnej wojny, generalnie komunizm, zbojkotowane igrzyska letnie w Los Angeles. Wylecicie w 1984 z Andrzejem Gmitrukiem, kadra na Kubę. Tam srebrny medal zdobywasz. To już była duża impreza, duże walki. I jak pod takim ciśnieniem, pod taką presją Andrzej Gmitruk się zachowywał wtedy na takich dużych imprezach? Na tej imprezie na Kubie wszyscy mieli ułatwione zadanie, bo myśmy byli przegrani, myśmy byli załamani, że nie ma olimpiady. I na tą imprezę tam nikt nic nie musiał. To było takie zastępcze. Dla mnie, ja to traktowałem poważnie, wszyscy poważnie, ale już nie było tego ciśnienia, że jest to olimpiada. Myśmy się chcieli pokazać, że jednak, kurka, mogliśmy jechać na olimpiadę. I to, była ta złość taka? Tak, takie no... Ja współczuję judokom, nie? Andrzej Dziemianiuk wygrał w Warszawie turniej przyjaźni, nie? Ja byłem drugi na Kubie, bo państwa były podzielone. Korea była, Mongolia, nie? Ale ci, co byli w Polsce, w zasadzie nie odczuli tego w żaden sposób. Myśmy mieli po wszystkie dyscypliny w jednym czasie, koniec turnieju przyjaźni, spotkanie z premierem Rakowskim, na WF-ie była wszystkie te ślubowanie, wyjazd, to było tak jak olimpiada, nie było to inaczej nazywane, tu będziecie mieli zrekompensowane to, wszystko było powiedziane, że kto będzie medal, będzie miał płacone w dolarach, tak jak nie płacili w rublach transferowych, ale coś tam dawali, nie? I taki trener z takim nastawieniem jechał z większym spokojem. A
A to, że jechało sześciu, to tylko dlatego, że większość nie chciała pojechać zawodników. No później były igrzyska w Seulu, tak? Cztery złote medale i to jest ostatni wynik. Cztery brązowe medale i to jest ostatni wynik. To jest ostatni wynik tak naprawdę wielomedalowy, bo później był Barcelona i Wojtek Bartnik i koniec. Tak. I tak naprawdę Andrzej Gmitruk ze swoją drużyną w Seulu zdobył cztery medale. Tak. I tego już nikt nie powtórzył. I ciężko będzie powtórzyć, ale nie jest to niemożliwe. Nie jest to niemożliwe, bo wiele państw nie z takiej zapaści wychodziły. Ja jestem w dobrej myśli, że za 2-3 lata będę próbował kolejne podejście zrobić do Polskiego Związku, objąć grupę chyba kadetów. Jeżeli bym dostał na 5 lat grupę 15-latków, zostawiam wszystko, co będę robił, bo mam wiele jakichś tam zamiarów, nie szaleję, ale spokojnych, to powiem jedno, że jeżeli nie zaczniemy od dołu, to... Od najmłodszych. Bo to trener Gmitruk miał doskonałą bazę. Trener miał bardzo dużą liczbę chętnych zawodników. Ja już nie mówię o Pable, o Grześku, o Kaziu, o Adachu, bo to była ta ekipa, nie? I o Kosedowskich, czy o Janek Czerniszewskich. Rywalizacja z Krzysztof Czerniszewskich zrobiła rywalizacja Nowak-Kosedowski, Kosedowski-Przybylski. Ta rywalizacja robiła te wyniki, nie? I teraz nos trenera, na kogo postawi, nie? Bo to, czy pojedzie Krzysiek, trzeba brać pod uwagę jedno, że jeszcze te Krzysiu Kosedowski i Kazimierz Czerwa w Moskwie byli zawodnikami Legii, czyli już byli na co dzień pod opieką trenera Gmitruka. O tym też nie można zapominać, nie? I było całe zgrupowania było 30-40 osób. Teraz ciężko skompletować. Byłem trenerem kadry i wiem, jak ciężko mi było skompletować 10, 8, 12, bo nie ma pieniędzy albo połowa jest chorych. I ten moment taki, gdzie miałem ten zaszczyt prowadzić grupę Huzarii, gdzie było 15 etatowych i co dwa tygodnie przyjeżdżała 8-10 sparing partnerów, gdzie byli opłacani, to wszystko. I z tego dwa srebrne medale Mistrzostw Europy, gdzieś tam zapomniane, o tym się nie mówi, ale chyba tylko dlatego, że to Raubo, nie? Bo gdyby to był kto inny, to by o tym pisane. Mocno o tym mówili, nie? I był moment, gdzie pokazałem, że u nas też, nie na Księżycu, na Torwarze biegaliśmy na Agricoli, kanałki i dwa tytuły. Można się przygotować. Można się przygotować. Była fajna grupa. I w momencie, kiedy było fajne, to się rozwaliło, nie? Dzisiaj jest naprawdę ciężko u nas cokolwiek cementować. I trener Gmitruk poszedł do następnej grupy, ale tam też miał to ułożone. Trener Gmitruk się nie musiał pytać, czy będzie na bilet, czy na to. Wszystko, zawodnicy mieli wszystko poukładane. A zawodnicy wymagania mają, nie? Dostają. Wszyscy są zawodnicy bezpieczni. I trener Gmitruk, gdzie nie był, miał ten spokój, że mógł sobie pracować. Ja taki spokój miałem przez 10 miesięcy w Huzarii, do zdobycia medali. Trenerze, ważne pytanie. Co będzie z zawodnikami, którzy zostali teraz po Andrzeju Gmitruku? Mówię o tych zawodnikach w boksie zawodowym. Izuma teraz miał mieć galę w grudniu, mają przełożoną. No, ostatni raz w narożniku trener był z Maciejem Sulańskim i z Arturem Szpójką. Więc co, jaki ma trener tutaj rozwiązanie, może pomysł na tych zawodników? Z kim oni teraz powinni trenować? Co powinni robić? Ja bym powiedział inaczej. Ja tak ileś tam naście razy rozmawiałem na Torwarze z trenerem Gmitrukiem i nie ukrywam, że miałem cichą nadzieję, że razem z trenerem Gmitrukiem za rok, za dwa weźmiemy i to wszystko, nie? I ja bym zadał pytanie, co z całą resztą boksu olimpijskiego, bo miałem cichą nadzieję, że
trener Gmitruk, mając swoje nazwisko, mając pełną renomę, mając telewizję, gdzieś tam wszystkich tych wielu znajomych, ja też mam znajomych, ale nie na tym etapie, nie? Trener Gmitruk szybciej pójdzie do pana Kmity niż ja. Pan pyta, co to jest Raubo, nie? Trener Gmitruk miał czy były jakieś nadzieje na to, żeby razem stworzyć, ale co z boksem zawodowym, z tymi chłopakami? Ale to jeszcze wrócę, bo to jest... Dobra, ale... Jest jakiś na to pomysł, bo fajnie, wiele raczej, osób się o to pyta. No tak, ale dla mnie dużo większą wartość ma ta grupa cała przyszłych olimpijczyków niż trójka boksów, bo tu wymieniłaś trzech zawodników. Oni sobie teraz, no to są dorośli ludzie, mamy tylu fachowców, tyle ekspertów w boksie, że dadzą sobie radę, ściągną obojętnie kogo, nie? Ale tu jakby odpada ta cała reszta, podniesienie tego boksu olimpijskiego. Mówiłeś o boksie olimpijskim, trochę ci przerwę, bo pamiętasz, tak. Był taki epizod, taki moment, w którym Andrzej Gmitruk mocno mówił o tym, że chce zostać prezesem Polskiego Związku Bokserskiego. Myślisz, żeby się odnalazł w tej roli? Później to jakoś tak się rozmyło, nie? Już później nie miał czasu, czy generalnie stracił chęć, ale był taki moment, kojarzysz, pamiętasz. Dlatego to, czy w formie trener Gmitruk byłby prezesem, czy szefem wyszkolenia, czy głównym menadżerem Polskiego Związku, ja widziałem się tam w tej grupie, nie? I cała ta otoczka trenera Gmitruka, to był ktoś, kto robił fajną robotę. Gdzie się nie gdzie nie poszedł, coś się działo, nie? Wiadomo, że szkoda. Ja też powiem, no, mówimy o zawodnikach, ale też trzeba myśleć, że zostawił córeczkę, zostawił żonę, nie? I żeby też o tym nie zapominać, nie? Bo my tak egoistycznie, albo tu boksierów, tu ten... Nie, jakby nie chcieliśmy też tak bardzo wspominać o jego sprawach prywatnych, chociażby ze względu na szacunek. Ale to trener Gmitruk był człowiekiem boksu i ta jego cała prywatność była nasza, państwowa, nie? To nie jest tak, że... Czy my wiemy, ale on za bardzo się nie wypowiadał, tak publicznie, do mediów nie wypowiadał się za bardzo o rodzinie, ale wiemy oczywiście, że no osierocił małą Emmę pięcioletnią. Ja o tym wiem, wszyscy o tym wiedzą i to też i dzisiaj dla mnie martwić się o Izu jest nie na miejscu, bardziej mówię co jego rodzina, nie? A to, że dzisiaj mamy tylu ekspertów, tylu fachowców, dadzą sobie radę, nie? Dobrze, mówisz tylu fachowców, to kto twoim zdaniem jest w stanie pociągnąć teraz boks zawodowy? Mamy Fiodora Łapina, który wiele lat pracuje z zawodowcami. Jest Piotr Wilczewski, moim zdaniem to jest taki trener, który przez pewien długi okres czasu, jak był na sali z Andrzejem Gmitrukiem, był przez niego namaszczany na swojego następcę. Bardzo dużo wiedzy od Andrzeja Gmitruka przejął Piotr Wilczewski. No i tak. Znalazłoby się jeszcze kilku, naprawdę znalazłoby się jeszcze, bo mamy tych specjalistów, mamy tych i no nie będę wymieniał nazwisk, bo połowy nawet nie znam, nie? Ale specjalistami są i... Czyli możemy być spokojni. Możemy być spokojni. Spokojnie, dadzą sobie radę, nie? Szkoda, wielka szkoda, tym bardziej, że w poniedziałek jeszcze tak mówiłem, a wcześniej mówię, Izu, będę Cię oglądał w Gdańsku, bo pojadę, mówię, Darek Michalczewski mnie zaprosił, nie? Będę, a to fajnie, nie? Bo na inne gale... Mówisz o poniedziałkowym, ostatnim tym poniedziałku. Tak. I tak mówię, tradycyjnie na tym ringu skakaliśmy, bo trenerowi Dmitrykowi nikt nie przeszkadzał w ringu. I tam się bawiliśmy. I to tradycyjnie, dobra, trenerze, do jutra. Nie? I na drugi dzień idę w kierunku Tarwaru o 9 rano i znowu, nie? Mówię, kurtka, idę. Zadzwonił do mnie Andrzej Rajkowski. Mówię, kurtka, no chyba by se żartów nie robił, nie? Ale mówię, idę na Torwar i na Torwarze mi potwierdzili. To mnie tak przybiło, nie? Bo jeszcze, żeby było co smutne, że miesiąc wcześniej zmarł wiele lat pracował z ludźmi, Zdzisław Bandurski nieżyjący, kierownik tej złotej drużyny, Gmitru, Grudkowski, to wszystko, kontaktem był Zdzisław Bandurski. Ale ja pana Zdzisława nie widziałem 15,
może 20 lat, nie widziałem. I jak on zmarł, to było mi smutno, ale nie zabolało. A z trenerem byłem na co dzień. Nie? I to, co ja właśnie mówię, że miałem cichą nadzieję, że coś ten trener Gmitruk coś ruszy, nie? Bo wiadomo, że Szpila dzisiaj jest, jutro go może nie być. I zawodowcy zmieni menadżera, zmieni promotora, cokolwiek. Poradzą sobie. Poradzą sobie. Menadżer powie, ma być ten twoim trener, ten i trener Gmitruk nie będzie. Ale jednak trenera bardziej będę widział, kojarzył z boksu olimpijskiego. Byłem srebrnym medalistą turnieju przyjaźni, 4 medale w Seulu i te 2 medale w Moskwie, Kazik Szczerba i Krzysiu Kotowski za kadencji trenera Gmitruka, to nie był przypadek. Ja go widzę jako trenera boksu olimpijskiego, a to, co później Paul zrobił z Adamkiem, z tymi innymi, no to... Z Adamkiem Gołotą, tak. Tak, to było coś fajnego, ale dla mnie jest zawsze trenerem normalnego boksu olimpijskiego. Zawsze będziemy go dobrze wspominać. Oczywiście. Jako wybitnego trenera. Kochani, jeszcze dla Was taka informacja. Gdyby ktoś z Was chciał się pojawić na pogrzebie, to on się odbędzie 29 listopada w Warszawie o godzinie 13:10 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii Świętego Wincentego w Warszawie przy ulicy Świętego Wincentego 81, kościół murowany. Także my tam z Mariuszem się pojawimy na pewno. Jeśli ktoś z widzów i z osób, które miałyby ochotę tam się pojawić, to serdecznie informujemy, że pogrzeb 29. Mam nadzieję, że trochę też jakby przybliżyliśmy sylwetkę Andrzeja Gmitruka, trochę opowiedzieliśmy o jego sukcesach sportowych w boksie olimpijskim, również w boksie zawodowym. Bardzo miło było o tym powspominać, także dziękujemy trenerze Zbigniewie. I po krótkiej przerwie zapraszamy ponownie.
zostajemy w temacie boksu, ale wracamy z wielkim, dużym uderzeniem. Jestem super podekscytowana, bo z nami w studiu Krzysztof Głowacki, mistrz świata federacji WBO, na razie w formule tymczasowej, ale to się szybko zmieni. To się szybko zmieni. I w 2015 zdobyłeś pasy regularne i teraz taka piękna historia. 2018 zdobyłeś go ponownie w formie tymczasowej, ale jest szansa, że niedługo zobaczysz o regularne. Witam serdecznie. No tak, dokładnie. Na razie jest pas tymczasowy. No w 2015 był normalny pas, także no czekamy na decyzję Usyka, co on postanowi, czy będzie bronił pasów, czy będzie przechodził do tej wagi ciężkiej. No zobaczymy. Ja na razie się skupiam teraz na najbliższym rywalu, czyli na Bredisie. Właśnie teraz wiadomo, że będzie walka z Bredisem, prawdopodobnie w Ryga luty. Tak jest. Luty, marzec, coś takiego. Jeszcze właśnie, ja mówię marzec, on mówi luty. Terminu jeszcze dokładnego nie znamy, także no zobaczymy. Czy to luty, czy, no mówię, ja już zaczynam się znowu ruszać, także odpocząłem już chwileczkę i już zaczynam trening. Tak, ile się do walki przygotowujesz? U mnie 12 tygodni. 12 tygodni na 12 rundówkę oczywiście, bo tak to zależy ile rund się buksuje. Oddajcie go, może przekazujmy sobie długopis. Nie chcę wtedy różowych długopisów. Nie chcę. A że co? Zobacz. O, proszę bardzo. Idealnie pasuje. Radzimy jeszcze za nich wstydzi się kolorów. Proszę cię. Krzysiu, Bredis, miałeś okazję oglądać tą jego walkę. Czy to na tej gali? Tak, teraz, tak. Nie miałem okazji, no ja już się rozgrzewałem, no szykowałem się do walki właśnie w szatni, także nie mieliśmy okazji z trenerem oglądać, ale... No to nie teraz... była dobra walka, chyba miałeś okazję nadrobić, przyglądałeś się później czy nie jeszcze? Nie, jeszcze się nie przyglądałem, właśnie odpoczywałem troszeczkę, bo jednak byłem troszeczkę już w tym treningu bardzo długo, byłem już troszeczkę przemęczony, także naprawdę musiałem troszeczkę odpocząć, także teraz jest fajnie. Wróciłem na salkę, no i z trenerem niedługo siedziałem, będziemy oglądać jego walki. Mhm. Jaki on ma styl? On będzie tobie pasował stylem? No wy to się pewnie znacie, bo on często w nokaucie bywał. On był w nokaucie często u Krzyśka Wodarczyka, razem sparowali, także i to chyba ostatni raz był przed Drozdem, jak się nie mylę, przed tą drugą walką, to niedoszłą walką Drozda. Także wtedy chyba był ostatni raz. Ja oczywiście nie miałem z nim okazji sparować, ale widziałem jak sparował z nimi Tomek Kłutkowski wcześniej, dużo wcześniej właśnie i Krzysiek Diabolowodarczyk. Myślę, że będzie mi dużo bardziej pasował niż ostatni przeciwnik. A co w nim, wracamy do ostatniego przeciwnika, co w nim było takiego? Śliski był, niewygodny, o co chodziło? Śliski bardzo niewygodny, no i z każdej płaszczyzny bił te ciosy, także naprawdę, ja nie lubię takich zawodników, tak, którzy bazuje gdzieś tam na tym dystansie, ucieka. Bredis bardziej chce się boksować i chce się bić, także on dla taką mnie... taką brudną robotę robił. Tak, dokładnie, także dla mnie bardziej tacy zawodnicy są, pasują niż technicznie. Mega fizycznie żeś go przełamał, każdy twój cios czuł. Tam coś było z rękawicami, nie mogłeś docisnąć ręki, tak, bo pewnie byłby nokaut. Z prawą rękawicą w ogóle nie mogłem wsadzić dłoni. No, okazało się, że mieliśmy troszeczkę mniejsze rękawice. Przysłali nam L-ki, a ja używam XL-ki. No jeszcze jak tejpy przyszły, no to ja miałem, cały czas miałem taką rękawicę, bo nie mogłem ścisnąć. Także no, by ale było może inaczej. Nie wymienialiśmy już, ja już nie chciałem kombinować, już moje dobra, już zostajemy. Nie robiłeś afery, tak? Nie robiłem afery. Tam wtedy większe prawdopodobieństwo uszkodzenia też ręki w takiej małej rękawicy? Myślę, że bardziej słabszy cios jest. Słabszy cios jest, dlatego ta prawa ręka tak mało mi boksowała, chodziła, także bardziej skupiałem się gdzieś nad lewą ręką. Zapytajmy Własowa, czy on tam nie miał bólu głowy po tej walce, co on by na ten temat powiedział? Niewiele by powiedział. Nie pamiętałby pewnie. Ale wytrzymały był, naprawdę był niewygodny. Bardzo mocno fizycznie popracowałeś, widać było, że no przynajmniej ja nie widziałem, żebyś był zmęczony, przepracowałeś cały dystans, nie dałeś po sobie poznać jakichś kryzysów, kawał dobrej roboty pod tym kątem. Tak, no dużo pracowaliśmy nad właśnie kondycją, dużo było naprawdę roboty, fajną wykonaliśmy. No miałem kryzys chyba w piątej rundzie najbardziej, taki jakoś kryzys tego był. Nie zanotowałem. Zawsze ma się kryzys. A to każdy ma kryzys, tak, czy to ty, czy przeciwnik, także na pewno ktoś będzie miał ten kryzys, właśnie trzeba tak to zrobić, żeby nie poznać, tak, żeby właśnie nie przycisnął ten przeciwnik. Także ja miałem piątą rundę, chyba bardzo najmocniejszą taką kryzys, no i 12, wiadomo, to już zmęczenie było. Walka Usyka z Beriu, oglądałeś?
Oglądałem i? Także. No co, no, boksuje, no. Boksuje Usyk. Zna się wygrał, trochę na boksie? Wygrał, no zna się także. No. Ale Beliu trochę zaskoczył, prawda? Tym początkowymi rundami. Beliu zaskoczył, rundami. No fajnie, fajnie. Pierwsze rundy fajnie zaskoczył, no później kondycja poszło, nie kondycja. Tak. Jednak ten Usyk chodzi 12 rund, nie? Tam, ja też liczyłem, że mi w końcu stanie, no i niestety nie stanął, także nie udało się. Usyk w ciężkiej? Odnajdzie się? Jak zje trochę pasty? Ciężko powiedzieć, bo... No fajnie, no dużo bije tych ciosów, szybkich ciosów, ale on naprawdę nie bije mocno. No ale właśnie. Na pewno nie bije mocno, nie? Także czy zatrzyma takich klocków, takiego Millera, czy zatrzyma? Miller też dużo ciosów zadaje, no. Tak? Idzie do przodu, fajnie skraca dystans, ring, tak? Napędza cię do narożnika, także nie wiem. Ciężko ja pamiętam, powiedzieć. Ty w Gdańsku też już w pewnym momencie, jak on tak ci biegał, to zaryzykowałeś i w tylu tak, opuściłem ręce, żeby on tak. Po prostu poszedł na mnie, żeby mnie bił, żeby mnie ale celował, się, żeby, tak, żeby wszedł w wymianę, tak? Ale mu tam doradzali z boku ringu, żeby się nie bił. Tak, żeby się i uciekał, nie? I uciekał. Czyli jest widzisz, taki jego styl po prostu, on bazuje na tych nogach, na szybkości. W wadze ciężkiej to trzeba jednak mieć to uderzenie. No trzeba mieć trzeba uderzenie, żeby, zatrzymać, to, żeby tak. Zatrzymać tego przeciwnika. A co z tego, jak taki Miller będzie szedł 130 kg na ciebie, ile by, no będziesz uciekał, tak, ale jak dobrze będzie skracał ring. Czyli Krzysiek, ty nie myślisz o tym, żeby kiedykolwiek przejść do wagi ciężkiej? Nie, ja za malutki, tak ja szczuplutki. Teraz widzicie, jestem po urlopie, a waży 92 kilo, także trzymam dietę, cały czas trzymam wagę. No i waży 92 kilo, gdzie ja do ciężkiej wagi, gdzie ja się tam nadaję. I rozsądnie do tego podchodzisz, nawet no, jakbyś próbował się nabić, to i tak to nie byłaby naturalna waga nie, ciężka. Nie, to nie byłaby naturalna, to... Po co mi na teraz wiemy, że w wadze ciężkiej by mnie, to... by mnie skrzywdzili tylko, także nie ma sensu. Nie przegrałbyś tak naprawdę sam ze swoją formą, tylko z warunkami dokładnie, fizycznymi, dokładnie, więc to nie ma sensu. Też jestem takiego zdania. Waga ciężka. No tak. Teraz, obudź się, waga teraz ciężka. Nie, zastanawiam się, myślę o tej walce z Bradysem, to jest dobry moment, znaczy... Masz doskonale, wiesz, z kim będziesz walczył. Możesz się doskonale do tego zawodnika przygotować. Całe przygotowania już możesz zaczynać tak naprawdę pomalutku. To dużo pomoże, prawda? Jak najbardziej. To jest właśnie najlepsze, jak już wiesz, z kim boksujesz. Najgorsze jest, jak masz zaplanowaną datę, a nie wiesz jeszcze, z kim boksujesz, albo ci przeciwnicy się wymieniają. Co się wtedy dzieje? Co się wtedy dzieje z motywacją? Boksujesz, nie wiem, masz boksować z niskim, a wychodzi ci później dwumetrowy. Tak parę razy miałem, także... To jest tragedia, tak? No sparuje z małymi, a tu wychodzi ci dryblasz, czy odwrotnie, także masakra. No a tutaj wiemy wszystko, z kim boksujemy, tylko czekamy dokładnie na potwierdzenie terminu. W Chicago Polonia dopisała, słychać było chłopaków, jak tam dopingują. Widać, że jednak lubią Polacy... Cię tam. Wiesz, fajnie, naprawdę dopingują. Przychodzi w ogóle nawet przed galą, w ogóle przychodzili. Fajnie. Tam Polonia jest naprawdę... Super ludzie, dobrze życzą, zawsze kibicują, także miło nas. Mocno się utożsamiają, gościli. Prawda? Tak, dokładnie, gościnni są niesamowici. Są gościnni, bo mam w Chicago i naprawdę potwierdzam, bardzo sympatyczni ludzie. Przypominam, że można zadawać pytania naszemu tak, mistrzowi. Właśnie, ja tutaj piszcie, tak się co chcecie wiedzieć, że... Krzysiek na pewno odpowie. A jeszcze tak wrócę, troszkę wspominaliśmy Andrzeja Gmitruka. Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Andrzejem Gmitrukiem? Kurde, ciężko mi powiedzieć, kiedy to było pierwszy raz. Pewnie gdzieś na kadrze, ale nie pamiętam dokładnie pierwszego. No szkoda, tragedia, tak. Bardzo, bardzo, bardzo przykra sprawa, no kurde, przede wszystkim dla rodziny i dla zawodników. No, mój przyjaciel, tak, Artur Szpilka z nim trenował, no fajnie wszystko się układało, tu zdrowotnie wszystko już poukładał. Tutaj zaczęli się dogadywać, a tu pach, tragedia i znowu zmiana trenera i teraz masakra, nie? Sulęcki tak samo, także no a wiesz sprawa. Właśnie co planują, może nie ma na razie jakiejś tam... Nie wiem co planują, także zadzwoniłem do Artura, ale był w kiepskim stanie, nie chciał rozmawiać, także mówię, dobra, nie będę cię męczył, pogadamy kiedy indziej. Także. No właśnie, bo między trenerem a zawodnikiem jest taka niesamowita więź i to jest tak jak drugi ojciec, prawda, to jest jak dokładnie. Rodzina, więc... No my to rozumiemy, że to jest naprawdę dla nich jak stracić po prostu członka rodziny. Także nie chciałem go męczyć nawet, po prostu się rozłączyłem, pogadamy kiedy indziej. No też Izu jakby trenował z trenerem Gmitrukiem, a nie wiem czy słyszałeś, że... Tak, odwołali galę właśnie. Tak, ale Michał Czeski mówił, że chętnie by cię widział u niego na galach. No, jesteś w stajni. W stajni, tak.
Nie, na razie ja się skupiam. Skupiam się na turnieju. Masz aktualny kontrakt gdzie indziej, tak? Tak, jest. Kontrakt jest. No i turniej jest do wygrania. Tu się trzeba skupić, a później co będzie dalej, to będę myślał kiedy indziej. A powiedz mi, z Brydisiem jest walka o jakie pasy? Żeby to wszyscy usłyszeli. No, jak Usyk pójdzie do ciężkiej, to WBC i WBO. Wow. Tak, będzie pięknie. No, piękna historia. Na to wszyscy piękna liczą, historia. Tak? Na to liczymy, także zobaczymy. No Usyk chyba nabrał ochoty po tej wygranej z Beliu. No bo efektownie, tak? Efektownie wygrał, tak. Może potrenował nad siłą ciosu, kto wie. No w sumie, co jest istotne? Timing jest bardzo istotny, no, timing, tak? Dokładnie. Więc, a ma naprawdę bardzo dobry, także... Więc tu jest jakby, tak jak Tomasz tylko, Adamek. No mówię, no zobaczymy jak to się przełoży wszystko, jak wyjdą naprawdę wielcy ludzie, tak? Joshua, Wilder, z takimi zawalczysz, to już... Wygrać to naprawdę będzie kozak, jak będzie. Serdecznie Cię tutaj nasi widzowie pozdrawiają i pytają się, czy Ty jesteś następcą Tomasza Adamka. Ciężko powiedzieć, gdzie ja tam następcą, spokojnie. Jesteś nazbyt skromny, Krzysiek, jesteś nazbyt skromny. Jak zawsze, no. Tomek Adamek był jeden, tak samo Wodarczyk był jeden, no i Głowacki też będzie jeden. Co się czuje, jak teraz wracałeś znowu z pasem do Polski? Fajnie, no zadowolony byłem przede wszystkim, że walka wyszła, no i że odbyło się bez kontuzji. No kurde, chyba naprawdę pierwszy raz boksowałem bez kontuzji. No rękawica była za mała, to tak? I trochę pocięte na twarzy, ale spokojnie, fajnie, że zdrowotnie wszystko wyszło ok, także no mówię, mogę zaczynać już treningi bez kontuzji. To jest, naprawdę dla mnie świetnie. A takie gdzieś tam ranki, to się zagoi. Ranki to wiadomo, to się zagoi, nie raz się otworzy, to jeszcze ta blizna pod okiem, także. To jaki jest plan teraz na takie wracanie na ring? W tej chwili już coś robić, jakiś rozruch, jak to wygląda? Tak. Już w nokaucie coś tam się W nokaucie na razie mamy siłownię, biegi. Od przyszłego tygodnia zaczynamy dużo techniki, żeby poprawiać te błędy, bo oczywiście błędów to tam mnóstwo było też w tej walce ostatniej. Siądziemy z trenerem, będziemy ją razem oglądać, no i będziemy uczyć się, no wyciągać wnioski, tak, co robiłem źle. Tak to zawsze wygląda po walkach, że tak analizujecie? Przeważnie, analizujemy właśnie. Ale lubisz to robić z trenerem, czy lubisz na przykład sam i później swoje wnioski? Z trenerem. I na bieżąco sobie dyskutujecie o tym? Tak, wtedy mi trener, jak robimy technikę, czy jakieś już zadania w parach, to wtedy mówię, a pamiętasz, jak znowu ci gdzieś tam ręka opada, czy coś, Także zaraz sobie przypominam od razu. Że co tysiące razy powtarzać na tej sali treningowej? Ile ty już trenujesz boks? Ogólnie boks za motorskim to 20 lat. Wow, to już pełnoletni jesteś, że tak powiem. Dokładnie. Pytają się, a błędy ciągle są. No są, ale wiesz co, jak ich nie będziesz popełniać i powiesz, że już wszystko umiem, to po co wracać na tą salę treningową, prawda? Ale to zobacz, no to są pewne rzeczy, które wychodzą jakby z naszej natury. Masz Artura Szpilkę w ostatniej walce z Mariuszem, tak? Niby wszystko wiedzą, Andrzej Gmitruk też to wie, Artur też doskonale wie, że w tych kryzysowych momentach nie może tych rąk opuszczać, a jednak to jest silniejsze od niego. No to tak jest, dopóki masz siły, dopóki masz dobrą kondycję, to trzymasz się tych zasad, trzymasz te ręce w górze, ale później jak już troszeczkę tych sił zabraknie, to jednak gdzieś te stare nawyki gdzieś się budzą w tej głowie i jednak gdzieś ale można opuszcza, je eliminować, to... tylko trzeba potrzebowali więcej tylko czasu na bardzo to. Bardzo dużo pracy trzeba. Ja się obawiam jednej rzeczy, że po tej walce przeciwnicy Artura będą dokładnie wiedzieli, co trzeba robić. To jest tak jak z Andrzejem Gołotą, wszyscy wiedzieli, że się wolno rozgrzewa, tak, że trzeba go zaatakować w pierwszych rundy rundach. Zawsze stał. To tutaj wiedzą, że trzeba chwilkę poboksować, później docisnąć, a nóż się te ręce... No ale miejmy nadzieję, no, że będzie miał Artur dobrego trenera, no i w końcu wyciągnie te wnioski, że będzie pracował sam, teraz już niech pracuje nad tym, tak, bo też już wrócił chyba na salę, także też niech wyciąga wnioski. A wy się kumplujecie, nie mógłby wrócić do trenera? Właśnie, jak myślisz, jest szansa, że... Że wróci? Nie wiem. Ciężko nie, powiedzieć. Nie. Trener Fiodor, jak wiecie, ma swoje zasady. Tak, za to jest ceniony. Swoje, dokładnie, także ja tam się nie mieszam. Okej, ale wy się kumplujecie, tak by nie przeszkadza. Dokładnie. Słuchaj, pytają, czy jak już wygrasz, to czy finał z Dotrikosem będzie ci pasował, czy ten jego styl? Z Dotrikosem to jest styl... Jak najbardziej. Ja uwielbiam takich właśnie, którzy idą do przodu, którzy się biją silni, także... A przed tym też się bardzo otwiera, także będzie szansa gdzieś ulokować swojego. A ty się nie boisz. A ja się nie boję.
Nawet jak upadniesz, to poprawię koronę, wstaję. Mam nadzieję, że wstanę. No ale wiesz, ale pokazałeś, że potrafisz wstać. Wilder versus Fury. Kto według ciebie wygra? Myślę, że Wilder wygra. To chyba przed czasem. Widzisz, 2-2-1 dla Wildera. Ty cały czas za tym Furym. Ja za Fury? Załóżmy się o 100 zł. Ale co, ja powiedziałem, że Fury? Na rewizji o 100 zł. Ale moment, o 100 zł, poczekajcie. Ale to nie, to z tobą, o 100 zł. To jest mi stówka, jemu stówka. Ale przecież ja nie mówię, że Wilder wygra. Znaczy ten, no, Wilder wygra. Mówię, dobra, stawiasz jakiś obiad, no już... Patrz, zdominowała mnie, kurczę, na wizji, ty. Absolutnie, bo potem do mnie piszą, że domina. Uspokój się. Dobrze, ale ja pierwsze słyszę, że mnie stawiał na Fury'ego. Tak? No. To ja już coś z pamięcią mam, nie tak? Tak, bo boksujesz za długo. Chyba tak. Te sparingi. Sparingi, wiesz, nie bok ci dostaje. Nieraz walka łatwiejsza jak sparingi. Tak, także. Naprawdę, to jest także prawda. To jest. No, ale ja się tutaj czuję dobrze przy tym stoliku, bo tutaj jest, wiesz, z tej samej drużyny jesteśmy w BO. Dokładnie. Ten sam pas mamy, tylko ja w wersji damskiej, a ty w wersji męskiej. No i jeszcze kategoria wagowa się różni. Powiem ci, żebyś mnie zadziwiła, jakbyś miała w męskiej. O nie, już piszą, Ewcia lubi dominować. Dobra, wróćmy do boksu. Wracając do boksu, twoim zdaniem słabe cechy Bradysa? Słabe cechy Bradysa? Nie wiem, czy mówisz, bo jak gdzieś obejrzy. Będzie, co ten. Się to, nie, tego nikt nie ogląda. Myślę, jak oglądałem sparingi, on nie lubi osób, którzy idą na niego za podwójną gardą. Nie lubi tak. A ty tak lubisz. A ja tak lubię. I tak to jest klucz do sukcesu. Zobaczymy, no. Żeby kondycję go też zdominować, kondycję będę poprawiał tak, żeby naprawdę jak usyk skakać 12 rund, żeby cały czas w walce być. Właśnie, pracujecie coś bardziej na nogach, jakieś tam ćwiczenia? Na nogach też, tak. Pracujemy, bardzo dużo ćwiczeń robimy i też dużo biegamy pod górę, sprintów, także ja w tej ostatniej nogi się naprawdę mocne. Ja w tej ostatniej walce, jak się przyglądałem, to takie miałem wrażenie, że ty w każdy ten cios na dół to ładujesz taką moc. Nie chciałbyś tego jakoś stopniować, tylko ten cios po prostu... Jakby go tam szarpnął po dole. Chcę zawsze stopniować te ciosy, żeby uderzać, różnicować, tak? Mhm. Raz lekkie, raz mocne. Mhm. Ale jakoś nie wychodzi. Zawsze wychodzi. A może mocne. Spróbujemy, zobaczymy, czy to jest rzeczywiście taki mocny cios, a ty się zgarzasz na ochotnika. Marciusz, byłoby cię bardzo miło poznać. Miło się z tobą prowadziło dobrze. Program. Nie, nie chcę się mnie pozbyć, no. Nie chcę absolutnie. No gdzie ja bym takiego dobrze, Mariuszka znalazła? Nigdy. Wiesz co, było tu jedno pytanie, które mi uciekło do ciebie. A kto jest teraz twoim promotorem? Się pytają, czy Tomasz Abiloński nadal jest promotorem główki? Z tego co wiem, to Andrzej Wasilewski tylko jest moim promotorem. Okej. W pełni już. W pełni. Bo był u nas Tomek ostatnio, właśnie wspominaliśmy czasy z Łezką. Łezką wokół przypomniał sobie, jak cię gdzieś tam wypatrzył na jakiś na kadrze Polski, na obozie jeździliśmy, tam trenowaliśmy razem, robiliśmy tarcze, także Tomek był jako trener, ja byłem jako zawodnik, tam się poznaliśmy, później mnie zaprosił na swoją galę, jako amator jeszcze tam boksowałem parę razy u niego na gali i później podpisaliśmy kontrakt. Wygrasz turniej? Wygram turniej dla Polaków, dla nas wszystkich. I mamy to nagrane, to już się nagrywa. Jeśli nie chcesz już, nie ma żadnych pytań z boksu, to ja bym chciała się zapytać o coś prywatnego, ale może masz jakieś jeszcze pytania z boksu? No ja sobie coś przypomnę. Tak? Ja nie wiem, jak będę już chciała skończyć, to on sobie zaraz coś przypomni. Powiesz nam, jakie Krzysztof Głowacki ma hobby, co robisz poza treningiem, że lubisz gotować, że chodzisz do teatru? Lubię też gotować, tak? Ale lubię najbardziej jeździć autem. Rajdowym, czyli może po karierze bokserskiej. No zobaczymy. Nie ukrywam, że. Ale co, gdzieś tam na torze gdzieś jeździłeś? Na torach też jeździłem. No także no spokojnie, na razie boksuję. Jeszcze nie wiem ile, zobaczymy ile zdrowie pozwoli. No słuchaj, to jest taki najważniejsze, wiekowy tak. Nie jesteś. 32 lata, no. 32 lata. Brady's 34 w styczniu. Tak, dokładnie. Więc no to nie powinno mieć jakiegoś znaczenia chyba, nie? Wiek w tym wypadku akurat. Wiek myślę nie ma znaczenia raz tak. Jeszcze jak nie wszystkie kontuzje zaleczyłeś, to tym bardziej. Dokładnie, powinno być dobrze. A masz jakieś ulubione samochody w związku z tym? Jakimś szczególnie lubisz jeździć na torze? Audi RS Performance. A ty znasz się w ogóle na autach?
coś tam, wiesz, ogarniasz pod tym? Zapraszaj go do programu. Bo ja nie mam zielonego pojęcia, wiesz. Zapraszaj go do programu. No, bo kręcimy taki program, Rubryka Wojownika. I tam opowiadają osoby o swoich autach, nie? I ty byś wiedział więcej na pewno niż ja o swoim. Nie, myślę, że możemy się zgadzać. A czym jeździsz na co dzień? Na co dzień Audi A6. Aha. Trzystokonnym. Trzystokonnym 3.0. No, ale już no, dla mnie już słabe jest. No jak ty robisz? No ja też byłam wczoraj u kosmetyczki. Sobie zaczęliście tu gadać, nie no, żartuję. Ale to dobre. Widzisz, będziesz miał kolejny program Bryka Wojownika. Dobry jest też Mercedes A63 AMG. Też fajna auto. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, ale wierzę ci. Ale lubisz SUVy, rozumiem? Ja też lubię SUVy, naprawdę. SUVy też lubię. Bo to bezpieczne auto. Bezpieczne auto, duże, ciężkie. Duże, ciężkie, fajnie się tym jeździ, a u nas szczególnie... Jedziesz i wiesz, że jak w razie W, nie daj Boże, tak stuczki czy coś, to... To by zawsze coś mniej może się stać, prawda? Dokładnie. A jak wygląda sprawa, generalnie już tutaj będziesz w Warszawie, się przygotowywał, jest jakiś zaplanowany obóz, tak wrócę do bokserskich rzeczy. Jest zaplanowany obóz Zakopanym jak zawsze, także nie wiemy kiedy. No czekamy na potwierdzenie daty walki, tak? Jak będzie to luty, to prawdopodobnie 15 grudzień mamy obóz Zakopanym, także chyba święta będzie wtedy Zakopanym. A jak będzie marzec, to będzie zaraz po świętach obóz. Ale to nie jest tak, że nie wiem, już wam się przyjadło to Zakopane? Ja pamiętam też, kiedyś byłem u was tam na tym obozie. Były takie czasy, że jeździliśmy do Zakopanego też z kamerami do was. I wiesz, no cały czas to jedno miejsce, nie? No fajnie, no wiadomo, żeby się chciało gdzieś indziej pojechać, gdzie jest ciepło, na przykład pobiegać po górach, tak? Bo teraz będzie zimno, dużo śniegu i biegać w ten śnieg tam po tych górach, także, ale fajnie. Nie każdy jest Rocky, nie? Nie, dokładnie, ale czasem nie każdy lepiej jest w zimnym klimacie trenować niż w takim... To znaczy, ja wolę akurat ciepło. Tak, w takim ekstremalnym ciepło nawet. Jak jest 30 stopni, ja uwielbiam tak treningi. No widzisz, każdy inaczej. Każdy inaczej, tak, właśnie. Dużo osób lubią w zimę, ja jak w zimie, troszeczkę chłodniej jest. To generalnie ciężko powiedzieć w ogóle, bo nie trenuję. Pamiętam jak Izu, jak biegał z nami w Zakopanym zimę, jak był śnieg, to on trzy pary rękawic takich grubych ubierał na siebie i mu zimno było. On to strasznie marzł, masakra. To jest hit. No masakra. No a co, a ja w takim razie... Nie mam już więcej pytań. A ty to miałaś generalnie problem z aklimatyzacją. Nie będę się opowiadać, ale nie naprawdę. Ja wolę trenować w zimniejszym klimacie. No ale każdy, tak jak mówię, każdy inaczej. Tak, a Mariusz lubi jeździć na rowerze w lato, nie widzimy. A propos aklimatyzacji, wy żeście sporo wcześniej pojechali do Chicago i to miało też znaczenie, prawda? Dokładnie, no ja zawsze jak przed Hookiem, przed Cunninghamem, tak samo 2 tygodnie przed minimum. Mhm. I tutaj tak samo powiedziałem do promotora, że 2 tygodnie przed minimum muszę być tam. Żeby zaklimatyzować się dobrze i żeby akurat wystarczyło ten czas. To jest taki dobry okres, te 2 tygodnie. Bardzo dobry właśnie, okres, bo ten pierwszy tydzień to jest taki człowiek chodzi taki zamulony w ogóle, także musi dojść do siebie, a później już drugi tydzień to już wchodzisz w normalny tryb. To prawda, jak się tam w ogóle leci do Stanów, to się szybciej też człowiek aklimatyzuje, a także gorzej pamiętam, jest też tutaj wrócić. Żeśmy chyba polecieli w sobotę, a w środę ten sparing, jak robiłem, to tragedia był dla mnie. Także te parę a co się wtedy było... dzieje? Nogi... Jezu, ile nas łączy, no. Co się dzieje? Nie, no w ogóle sobie. ciężko jest, w ogóle ciężko się oddycha, w ogóle nic się nie chce, spać ci się chce bardziej. Czuć się, jakbyś był chory. Dokładnie, jakbyś był chory. Jakbyś nie miał w ogóle formy. Tak ospały jest. Taki, bez A już w piątek fajnie, już dochodziłem do siebie, to już elegancko, fajny sparing, zrobiłem wszystko. A przed te ostatnie tam chwile przed walką, to już jest ten totalny luz, nie wiem, przychodzi pewnie jakieś zdenerwowanie, bo musi być, wiesz, na kilka godzin przed walką, co się wtedy dzieje, co ty robisz, nie wiem. Ja zdenerwowania nie miałem. Ty nie jesteś denerwowany. Nie, to tak nie jak ja sobie spokojnie. Ja mam swój cykl, siedzę sobie zawsze w hotelu. Właśnie, no co robisz? Idę na obiad, po obiedzie idę do pokoju, leżę i gram w pasjansa. No, wiecie? Gram w pasjansa. I to cię relaksuje? No, relaksuje mnie i dżemu słucha, muzyczka leci. Także pasjans elegancko. Brat zawsze siedzi, tam kolega, zawsze sobie rozmawiamy. No i oni znoszą to, że ja tak niekulturalnie gram sobie, oni siedzą i patrzą. Ale muszą być. Ale muszą być. Śpisz dobrze przed walkami?
Ale ja nie mam problemu ze snem, także w ogóle jak poleciałem od razu, to poszłem spać o 21, wstałem o 8 rano i tak było cały czas. Po co się denerwować, jak te najfajniejsze rzeczy są właśnie po tej największej adrenalinie i największym stresie. Krzysiu, to kiedy cię w końcu w MMA zobaczymy? W MMA? Się rozkręciłeś? Nie, na razie nie. Na razie ale myślisz coś o tym? W ogóle coś oglądasz generalnie? Bo... Oglądam, pewnie, że oglądam. No fajne, jest show ja na to, tak? Ja tam nie rozumiem. Zareklamujemy KSW 45 za tydzień. Będziesz tak, oglądał? Dokładnie. Będę oglądał. 46. Tak. 46, dzięki Lechu. Lechu tutaj czujnie podpowiada. Narkun z tym. No tak. Właśnie, jak obstawiasz? Narkun drugi raz, czy mamy Myślę, Kalidow? Że Narkun drugi raz. Tak? Ale to chodzi o młodość, o to, że młodość, no i siła, że fizycznie jest silniejszy, także myślę, że Darkon drugi raz. Czyli jednak troszkę tam pooglądasz te... No oglądam, taką zapasy kiedyś tam robiłem coś, ale już był, nie wiem, czy mi pamiętam. Ale ja bym mnie szybko poskładali. Ale opowiedz o tym, ale to zaczynałeś od zapasów? Nie, tam bawiłem się z kolegą po prostu tak, ale nic żeby zobaczyć generalnie o co chodzi, tak? Pod tym dokładnie. Kątem. Bardziej obrony przed wejściami w nogi, coś takiego. No to by się przydało. Stójce, no proszę, więc by to uksował, a by się nie dał sprowadzić do barderu. No ale to wiadomo, no jak już taki profesjonalista wychodzi, to już by było ciężko. Z tą obroną, jak się tego nie trenuje na co dzień cały czas. Nie? W ogóle no ciężko jest przestawić się. No i przede wszystkim okopywanie nóg. To by było u mnie najbardziej. Bo tam parter to nie. Parter to okej, okay, spokojnie, ale okopywanie nóg, te loki, to by było. To jest broń. To by było bolesne. No i też w paterze ktoś tam by, wiesz, zaczął kręcać to by było bolesne. Ręce. Właśnie z tym kumplem tak samo, on miał niesamowicie okopane nogi. Delikatnie mi walnął w piszczel, mówię, o kurde. Wariaci, nie ci. Odwróciłem się, mówię, to nie to. Zostańmy przy boksie. Cenią twoją skromność i życzą ci nasi widzowie, byś zdobył wszystkie pasy mistrza świata. Naprawdę bardzo dobry oddźwięk. Tak? Dziękuję bardzo i życzę wszystkim zdrówka. Obiecaj nam, że jak zdobędziesz ten pas, to przyjdziesz, no pewnie, przyjdziesz do nas ponownie. Pewnie, że przyjdę, obiecuję. Ale tak. To jest też fajne, bo ty się w ogóle nie zmieniasz pod tym kątem, czy ty byłeś mistrzem świata wcześniej, czy zdobyłeś pas, czy ten pas straciłeś. Zawsze jesteś taki sam. Szajba cię nie odbiła jeszcze. Nie, bo ja nie uważam to, że jak ktoś jest mistrzem świata, że jest innym człowiekiem, tak? Wszyscy jesteśmy na równi. Nieważne, że ten jest mistrzem świata, ten nie wiem, jest prezydentem, ten jest szefem czegoś, ten jest sprzątaczem, ale tak naprawdę jakby nie ten sprzątacz, to my byśmy mieli brudno, byśmy mieli syf wszędzie, tak? Także wszyscy powinni być na równi. Ja tak do tego podchodzę i z dużym szacunkiem nie lubię się wywyższać w ogóle. A czujesz, widzisz to, super. Że to w ten sposób właśnie jest rzesza twoich fanów, którzy to mega doceniają. Dokładnie. No ja właśnie to lubię. Właśnie lubię, żeby być spokojnie na równi ze wszystkimi, a nie, że ja jestem ktoś tam. A miałeś taką sytuację kiedyś, żeby cię ktoś tak sprowokował, żebyś chciał mu przywalić na ważeniu albo na konferencji prasowej? Były takie sytuacje, że ważeniu cię aż tak wyprowadził z równowagi? No może nie miałem. Ja zawsze na spokojnie podchodzę do tego. Ważenie to robota jak robota i na spokojnie. Ale wiesz, są tacy... Było taka sytuacja. To w życiu to nie pytam, bo wiem, że było. Było. Nie, a tu na ważeniu zawsze na spokojnie. Czyli zawsze sport. Tak jest. Sport wygrywasz. Taki kolega z sąsiedztwa, można powiedzieć, a mistrz świata. I to rzeczywiście się u ciebie ceni. No co, kochani, będziemy musieli kończyć. Bardzo ci dziękujemy, Krzysiu, dziękuję, że wpadłeś. Bardzo dziękujemy. Życzymy mistrzostwa oczywiście. I widzimy się po turnieju. Tak, widzimy się po turnieju. Dokładnie. No, mam nadzieję, że wam się podobało, bo mnie te rozmowy dzisiaj urzekły. Także na dzisiaj to tyle. W przyszły poniedziałek kolejni goście. Dzisiaj jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękujemy. Bądźcie z nami na bieżąco.